rozpoczynamy obrady pierwszej sesji Rady Powiatu. Państwo radni, szanowni goście, otwieram pierwszą sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018, zwołaną zgodnie z postanowieniem numer 263 przez 2014 rok komisarza wyborczego w Płocku z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Płocku. Z prawdziwą satysfakcją czynię to jako radny senior i pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby obrady nasze przebiegły sprawnie i zgodnie z prawem. Serdecznie witam Państwa radnych Powiatu Płockiego. Witam również przewodniczącego poprzedniej kadencji Rady Powiatu, pana Adama Sierockiego. Witając Państwa radnych naszego powiatu obecnej kadencji, proszę, którzy w wyborach 16 listopada 2014 roku uzyskali mandaty na piątą kadencję odrodzonego samorządu powiatowego oraz przybyłych gości w gronie, których szczególnie miło jest mi powitać. Pana Piotra Zgorzelskiego, posła na Sejm, przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Serdecznie i gorąco witam przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej w Płocku, panią sędzię Małgorzatę Stanowską. Gorąco witam kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pana Radosława Lewandowskiego. Równie gorąco witam pana Hilarego Januszczyka, dyrektora, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie witam Zarząd Powiatu ze starostą płockim panem Michałem Boszką. Witam skarbnika powiatu panią Marię Jakubowską, sekretarza powiatu płockiego Piotra Dyśkiewicza oraz państwa dyrektorów wydziałów starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. Również bardzo serdecznie witam przedstawicieli lokalnych mass mediów oraz pozostałych uczestników dzisiejszej sesji. Państwo radni, szanowni goście, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wystarczająca liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Na stan 23 radnych powiatu obecnych jest 18. Państwo radni, szanowni goście, obecnie proszę panią sędzię Małgorzatę Stanowicz, przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej, o wręczenie państwu radnym zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu płockiego. Głos oddaję pani przewodniczącej, a wyczytanych z imienia i nazwiska radnych proszę o odbiór zaświadczeń. Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, w imieniu Powiatowej Komisji Wyborczej, swoim własnym, pragnę na wstępie pogratulować nowo wybranym radnym sukcesu wyborczego i życzyć im wszelkich sukcesów w pełnionej funkcji, no i możliwości spełnienia złożonych obietnic wyborczych, a przy tym również wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Proszę państwa, będę w tej chwili, może tutaj podejdę, tam jest. I już bez mikrofonu, bo mówię dosyć głośno. Poproszę państwa wybranych radnych o podejście, bym mogła wręczyć zaświadczenia o wyborze. Pan Bogiel Paweł Mariusz. Pan Boszko Jan.
Pan Dąbrowski Lech. Pan Dorobek Jarosław. Pan Duda Tomasz. Pan Gruszczyński Apolidary. Pan Jakubowski Stefan. Pan Jankowski Bogusław. Pan Kamiński Henryk. Pan Kisielewski Zbigniew. Pani Kowalak Ewa. Pan Kuliński Andrzej Szymon. Pan Moderacki Marek Tadeusz. Pan Piotrowski Marcin Hubert. Pan Sierocki Adam. Pan Tokarski Paweł. Pan Walewski Józef. I pan Bielec Krzysztof Maciej. Państwo radni, szanowni goście, o zabranie głosu proszę starostę płockiego pana Michała Boszka.